is calling. And our names are on her lips. To skalę tu sprawy jak w Assassinie czy w Halo. Ocean holds many secrets and mysteries. The smuggling den of St. Anne is one of its hidden gems. Whatever a pirate needs, this place has it in stock. St. Anne is where we turn our luck into fortune, friend. Skurlock can get us started. That letter is proof you're a pirate worth a lick of salt. Hey, don't look at me. You're the best pirate to win Skurlock over. Me? Aye, yeah. I had my shot in the past. We don't need Skurlock's loyalty to gain infamy and influence. Only his connections. A proper ship would be a start. Unless you want to keep cozying up on your dhow. I'll stay by the ship while you tread shore. Pay no mind to the bottom feeders, Captain. Remember, we answer only to the winds of fate. Dobra, idziemy spotkać się z szefem szefów. A wiadomo, szef szefów jest tylko jeden. Typowy schowek w odbicie, widzę. Blot. Blot oznacza po szwedzku mokry po prostu, no ale to jest inna sprawa. Bounty. Nie mogę tego używać, rozumiem. Rozejrzyjmy się chwileczkę, zanim pójdziemy do szefa. Mamy list w końcu, trzeba go otwierać. Sprawdzić, zobaczyć. Otwieramy. Zostawimy maila. Claim. No popatrzcie, jak miło. Mark, take. Warehouse. Warehouse. Bo w końcu w tym statku tam, to wiadomo. Okej, okay, back. Tu musimy iść do warehouse'u, dobrze pamiętam. Talk. You're one of the survivors from the shipwreck.
Yes, I am. Your situation must have improved if you're here for storage space. Like a hard-working ant, you can never be too organized. Obviously. Bałagan to śmierć. Dla porządku. Co 40 tylko, a tutaj mamy 50 skrzynek, ale zawsze coś. Może to się jakoś da upgrade'ować, już nie pamiętam. Crazy Dog jeszcze to nie dotarł. Dalej nie umiemy gotować z tego, co pamiętam w końcu. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto ma najbardziej nasranych blizn na świecie? Hello ladies. Come back later. Okej, to możliwe, że jest tak, że nie potrafię z nikim rozmawiać dopóty nie porozmawiam z królem, królów, szefem, szefów, z panem w czapce. Albo bez. A miał czapkę? Nie ma czapki sobie. Dobra, spróbujmy jeszcze jedno miejsce i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okay, z shiftem się nie biegnie, tylko z shiftem się zwalnia. Come back later. Dobra, nie będziemy marnować w takim razie czasu i idziemy rozmawiać z szefem szefów. Tu pan z Giverą, który będzie nam mówił, że nie i chuj, ale jednak tak. This one here survived the wreck. Sure looks like it. A survivor? Come on in, Cully. Get it done. We'll never show your ugly mug again. You useless git. The British wrecked my ship, sank my cargo, but shut you out! Hope you're not worthless. I really needed those goods. Well, obviously. This port rises Julian's patronage. That merchant so rich he pisses liquid gold. All I receive is a letter. That fucker wipes his ass to smear my face. I send a full haul of goods and his demands triple. I need more captains. Well, obviously you do. Okej, okay, well, jako pirat, no to będziemy zabijać, więc wybieramy opcję numer 1. No bo jesteśmy niefajni w końcu, nie? O tak, spacja. A proper pirate, I see. Obviously. Well, you need a keen eye for prizes. And a lot of guns. Cully, I saw that little tub you washed up in. It's halfway to Flotsam. You got spirits. But you're not ready yet. You want to get out of those rags and into a real ship. Then build your reputation and earn the people's respect. And things will follow. Do that, and I can make you the most infamous pirate in all the seas. Off you go. We'll see each other soon. Fajny fotel. Dobrze go robili. No, tą postać dobrze zrobi. Podoba mi się. Infamous. Gaining infame. No dobra. No dobra, no to co? Idziemy się tłuc, tak? Access. Teraz można akcesować tutaj rzeczy. Nie, to chciałem nacisnąć. Cholera. Dobra, nieważne. O, mapka się pokazała. Dobra, ciekawe. View contracts. To jest. No dobra, no to pójdziemy do tego pana. Jest jakaś opcja save game? Coś takiego? Ten DGS? Nie? Nie ma? Nie, nie ma, po co? Ja się wydaje, że to się automatycznie save'uje tutaj chyba w każdej chwili. Ale teraz już powinniśmy móc zobaczyć. Przebrać się chyba, nie? Czy nie? Czy dalej nie? Czy to też jest zablokowane? No, jednak. Here for restyle, Mocha?
I can tell from a glance you're not a normal pirate. Come, Florentine Dalisso will turn your life around with fashion to fit your rising fame. Well, yeah. Ty, Franciszka, więc powinnaś się znać. Change physical appearance. A dlaczego ona taka mała? Była Azjatka? Co to za pudełkowanie ludzi? A dlaczego faceci też mają te szmaty na klacie? To jest dziwne pytanie. No ale nie będziemy tego zmieniać, gdyż nie chuj. Wyglądamy jak wyglądamy i tak będziemy iść do przodu. Emoc, co tu jest? Okej, okay, bał. I co to kosztuje? A, to kosztuje 950 pieniędzy, dobra. Oklaski też kosztują. Spoko, dobra. To kosztuje ile? To kosztuje 200, 200. Okej. Okay. No to tak powiem szczerze, trochę nie pasuje tutaj. Ten szmaciąg jeszcze. To tak nie wiem, indiańsko. Dobra, nie idziemy w ten styl, bo to nie, to jest. O. To mi się przypomina Mortal Kombat. To indyjski. No w końcu to jest indyjski ocean. Ale jednak nie, to jeszcze nie to. Lepiej, ale trochę taki, nie wiem, zeszmacone to jest. O! To już tak bardziej. To też nie złe. O, czekaj, to jakieś złote jest. To trzeba pewnie mieć. You don't have enough. Not enough pieces of eight. Czyli ośmiornicy, o to chodzi, tak? Czy są jakieś różne waluty jeszcze do tego? Okej. Okej. O kur... O, D'Artagnan. No byśmy mogli założyć. To jeszcze jakaś inna waluta jest, ta? Kinga Pina musimy mieć. No rozumiem. No, o co by tu się pokusić? W którą stronę by tu pójść? Dalżowa czapka tak średnio, chociaż w sumie jesteśmy dziewczynką tutaj. To nie wygląda jeszcze aż tak logicznie. To jeszcze byśmy mogli zrobić ewentualnie. O to taki, nie wiem, gladiator jakiś. To z Singapuru. No to też nie jest złe. Oczywiście to wszystko nie ma sensu, co my tutaj robimy, ale... Zrobimy sobie to niebieskie dla chłopców, różowe dla dziewczynek. Ale oczywiście nie stać nas na to, bo nie ich chuj. Buty kosztują masę pieniędzy. Mam wrażenie, że na razie nie powinienem niczego kupować. Czapka 2,5 koła. O w mordę, tutaj chyba trzeba dobrze zarabiać. Będzie trzeba dobrze zarabiać. Widzę, żeby się ładnie ubrać. No dobra, zobaczymy, bo nie wiem jeszcze jak pieniądze przychodzą. Na razie nie będziemy wydawać pieniędzy na takie rzeczy. Ten gamer jest po to, żeby pokazać to i tamto. Państwo moi drodzy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany gierką komputerówką, a nie po to, żeby w tej chwili bez sensu wydawać pieniądze na pierdoły. Co tu jeszcze jest do zrobienia? To jest gotowanie. Tu zahaczmy jeszcze. Trade. Zobaczymy, co można tutaj tradować. Come back later. No to chyba niewiele można. Jak oni tutaj te statki przeprowadzili wszystkie, nie wiem. Zaciągnęli. No przecież nie mogły wszystkie wylądować na tych skałach dupą. Mam wrażenie. O, mate. She has no business with you yet. Okej. Dobra, czyli to jest okej, rozumiem. Czyli nic nie zrobimy, dopóty Bóg nic nie zrobimy.
No, he's busy. No to świetnie. Dobra, czyli wąsko linijnie, lecimy do przodu. Klasycznie. No, tutaj widzę jakiś teamik jest? So you're the kelp that washed ashore from the wreck of the Exeter. Skellock may see potential in you, but all I see is a would-be pirate with salt in their breeches. Tell me, what does the pirate king see in someone as ragged as yourself? Ha! And why would others sail with a captaini with one leaky boat to their name? But if you prove your worth, even the waves will bend to your will. I expect you'll be wanting a pat on the back, treasure in your boots, and John Skellock's warm embrace. Ha! St. Anne would sooner slit your throat than be called your paradise. I can build you the mightiest ship in the Indian Ocean, like I did for Skellock with his Margareta. But how you steer it into the waves is up to you, Captain. A pirate steers their own ship, but how it fares in a monsoon depends on its maker. Visit my friend, Zane, the carpenter, and he will help you craft the tools needed for harvesting shipbuilding materials. Okej, czyli muszę zrobić narzędzie, dzięki któremu będę mógł uzbierać narzędzia, czy tam w sumie przedmioty potrzebne do tego, żeby stworzyć sobie później lepszy statek. No dobra, zróbmy to. Jumbo, Jumbo. O! Kojarzę ten naszyjnik. Był tam w sklepie. Quality materials and I'll make you the best tools on the Red Isle. That way, both our names will grow. No. No i mamy narzędzia. By craft new items. No, dobrze było tam lutnąć sobie jednak. Ciach. Myślałem, że on miał to robić, no dobra. Wychodzi na to, że ja sam zrobiłem. O, i znowu idziemy pod drzewko. Dobra, z tobą nic nie pogadamy, nie? Bo nie mamy o czym. No właśnie, out of order, kurde. No niestety, no takie to jest życie. Cóż, teleporcik, manage cargo, nie musimy. Chociaż musimy? Co tu się te rzeczy robią? Wąt mi z tym. Nic nie będzie mi tu leżeć w jakichś tam łódkach. Change the name. Gdzie mam to napisać? What? A change ship, nie change the name. Kurde, no widzicie, no dyslekcja, no ludzie, no przepraszam. Dobra, lecimy stąd. Po akację. Będziemy mieli akcję na akację. Jeżeli mi się strzałka w lewo pokazuje. No co, mam coś popatrzeć? Dobra, no to akacje były tam, nie? A jeszcze nie mamy zooma, rozumiem. Dobra. Akacje. Potrzebne są na wakacje. Na wakacje. Potrzebujemy akacje. O, tak będzie lepiej. Wakacje, akacje. Serio? Serio, kurwa? Downie? Serio? Będziesz atakował, kurwa, gościa, który ma zero w plecaku? Co za kurwa krety. Nawet mnie nie trafił tak by the way, no. Co za kurwa idiota. Przepraszam, że przeklinam, bo plan był inny, ale no... Trochę mnie podkurzył. Co za matą.
Jak coś robisz źle, debilu, to rób to dobrze. Jak już strzelasz, to traf. Co, teraz mnie trafisz? Gratulacje, kurwa. No za idiota. Ja nawet nie mam chyba jeszcze PvP włączonego, kretynie. Bo nie wiem, czy się... Czy się mi uda, czy jestem w stanie. Czekaj, czy ja mogę tą... Czy ja mogę ten... Tutaj się włamać, czy jakoś, czy co? Ja mam do tego wejść. Wcześniej się pozywał tej... Jakaś funkcja do tego, a teraz co, nic? Nie wiemy. Dobra, chyba nie mogę. Coś mi się nie udało mnie zastrzelić. Dobra, idioto, idź sobie. Idź, idź w stronę światła. Idź sobie postrzelaj. W oko. Aha. Coś tam wypadło. Juta. A, nie ten przycisk. Nie teraz. Zajęty jestem. Trawę koszę. We don't have time for this shit, serio? They'll sing shanties of you soon enough, Captain. Return to your station. Chamstwo. Those brutes are as ripe as old Betty's bottom. Co, udało ci kogoś zepsuć, debilu? Lamoula 75. Piękna ksywa. Chyba Lame Mola. No trudno, takie życie. Gościu lata dookoła i szuka problemów. Szuka problemów. O, czekaj, co, nie wie za kacę przypadkiem tutaj? Czy co są te kokosy? Różki na wierzbie. Coconuts. Różki na wierzbie, cholera. Co to wszystko? Tu wiele tego nie było. Trochę to potrwa, widzę, żeby uzbierać na łódkę. No ale zrobimy, uzbieramy na łódkę, bo w końcu tego odnosi se gierka. Pogadamy z kim się da. O wszystkim i o niczym. I będziemy mogli zwijać żagiel. Ojej. Jakoś tak, nie wiem, szybciej to teraz idzie niż w betach, mam wrażenie. Spójrzmy na mapkę, gdzie są jeszcze wakacje, akacje. Tu są akacje, wakacje, no dobra. Do zakrętem. Na bodajże krokodylki jeszcze były. Ciekawe, czy są. Co to jest? Toggle. Nie. Co to wsteczny? Rzeczywiście tak głupio się włącza? A te, a właśnie, tego nie mogę. Dobra. Okej. Okay. Trzeba mieć chyba gniazdko, żeby dopiero można było tam wejść. Nikogo nie interesuję. Twoje inki. Storms are dangerous, Captain, but fortune awaits. Rusty nail. Zawsze myślałem, że gwoźdź, czy on rusty, czy on nie rusty, to on pójdzie na dno raczej. Ale jednak widzę, że... No to nie questionuj, kurwa.
Take everything. I lecimy do przodu. Ktoś mnie dupie dowracał. Parę złotych wpadło i po to macie. I metal jeszcze. Nie wiem, metalem. Metalowo będzie. O, o, o. Jakieś góry. Trzy. Dużo łódek rozsypanych po okolicy, ale nie chcę mi się za nim biegać. Pamiętam to miejsce, bo to jest miejsce zrobione tylko po to. Takie wąskie przejście, żeby właśnie tymi łódkami można było tam przepłynąć. A tamte duże już chyba nie wpłyną. To jest taka bezpieczna przeceń właśnie na tych, którzy tak jak my w tej chwili raczkują. O, mamy krokodylka. Czekaj, zatrzymajmy się, bo ja chcę go, żebyś do nas dogonił. Chodź. Trup hop. Dobra, nie to nie. O, czekaj, czekaj, tam była chyba wakacja, akacja po lewej tutaj, nie? Ta. Ba. Zamknij japę, kłopie, no. Idź do toalety, jak będziesz tak marudził. No to na chuj mówi, że mamy już iść. Przez tego gościa będę przeklinać zaczynał, a nie chcę. No nie chcę wam mieć kulturnie. Bo jako bonus, jeżeli zrobisz dobrze jeden, dwa, to za trzecim razem dostaniesz podwójnie. Tak mi się wydaje, tak to działa. Musimy teraz deliverować wakacje. Te wakacje nam się jeszcze później przydadzą, więc można tutaj połykać jeszcze trochę tego. Nie ma to tamto. Nie będziemy się wracać, po prostu popłyniemy sobie dookoła. Oj, nietrafiony. Zatopiony. Tam jest pokazane, że mamy tyle mamy dostarczonych. No niestety nie zaczęliśmy niczego, więc no. A to są małpki. Zobaczmy sobie na te małpki. Wygląda małpka. To chyba małpka, nie? Battle Station! Jaki Battle Stations? Ktoś tam fikał? Chodź. Chodź no tu, robaczko. Pokaż twarz, pokaż twarz, pokaż twarz. Pewnie wielką masz. Aha, no to słabo pokazywałeś tu twarz. Dobra, za to dostaniesz heada za to. Tam chyba kolejna wakacja pływa. Nie ma rybkowania mi tutaj. Dobra, nie chcę mi się skręcać, żeby po tamtą wakację płynąć. O, i tutaj wypływamy już na szerokie wody z powrotem. Entering safe zone. Szerokie wody safe zona w takim razie. Okej. Okay. Też tak może być. Parking jak w Singapurze. Lol, jednak ktoś się pokusił na tą maskę. No, to jest dużo pieniędzy wydanych. Cześć, ja zrobię tak. I'm laughing at you. A czekaj, ja myślę mi teraz.
Woł mnie stąd. A tu przyjdę porozmawiać. Tak. Why? Słaby jesteś? And fortune will surely come your way. You are one step closer to securing your own vessel. Okay. Jeszcze mi dopłacił, patrz. You have come many leagues since searching for scraps on the coast. If you have the silver, I will gladly sell you designs stolen from mercantile docks. With the right materials, you can build a ship to rival their best. Zaraz. Seaworthy ship. Okej. Okay. No chcę. Revenue items. Okej. Okay. Ale wcześniej to byłem w stanie od razu chyba tutaj te robić łódki, pamiętam. Ale teraz... bo muszę mieć numer drugi. A może miałem wtedy numer drugi, bo ja dosyć długo pływałem tamtą łódką pierwszą. Nie wiem, czy jest sens, żeby to budować, no ale będzie szybciej chyba dogonić ten level trzeci, drugi. No, pamiętam, że te obie miałem te łódki. Miałem w którejś alfie czy becie, to miałem chyba z 4 łódki. To były piękne czasy. A jakie tam w ogóle są potrzeby, żeby to zrobić, te łódki? A, nie powiem mi chyba tak, nie? Nie mogę rozwinąć tego, bo po co? Dobra, nieważne. Robimy tak, jak ma być. Lecimy z koksem. Mamy... jedno działko z przodu, dwa na boku, empty sloty. No dobra, lecimy co, nie? Dobrze, mieliśmy dodatkowe te materiały. O, juta się przydała. Parę drutu też poszło. Się buduje, się wie. I tak, z dnia na dzień. Mamy większy żagiel. Bedar Cheddar. I zarobiłem pieniądze? Jak na tym zarobiłem pieniądze? Jak ja zarobiłem pieniądze na tym, że on... Że on mi zrobił statek, nie wiem. A ship to call your own and a shoreline calling to good fortunes. Speak to Thomas, the blacksmith next. Unless you plan on ramming your vessel into the next company boat. He will build you cannons to sink your enemies instead. Okay. If Skerlock vouches for you, then we can do this. Jaki jest level w ogóle? Największy, piąty. Okay. Ale to... mam wrażenie, że ten piąty level to jednak chyba będzie wysoko. Chociaż... nie powinno być wysoko, bo ostatnio doszedłem chyba do trzeciego, czwartego, ale ten pewnie progres inaczej idzie. Kurwa, mam pieniędzy w ogóle. A to nie jest przypadkiem, że dostałem already on. No właśnie, dostałem to. Not enough silver. Zróbmy tak, nie będziemy tego kupować, bo to nie ma sensu. Ale trzeba było na to patrzeć, tak? Taka praca. Witam pana. I normally wouldn't give a nobody like you the steam off my piss on a good day. Really? I saw your ship's got nothing sticking out of her gun ports. Obviously, I pay any price to... nay. The currents better be worth it, my time. Okay. Shall be chefem. Listen, supporting in pirate wars demands you swim with sharks. If that chills your blood, paddle off to your backwater pond. The Exeter crash has left us short on supplies. The company knows this, so they're squeezing us tighter. Bring me supplies and I'll build you weapons to skewer those frogs. Aha, następny, który chce tego śmigłego. Before you can take a bite out of the company, you need to have teeth. Right now, you're toothless. Dzięki. Provisions. You'll have to get them yourself. Dziękuję. Get cracking, mate. No to wspaniale, no to powiem ci, że pomogłeś mi po byku. Powiedziałeś, że jest słabo i tyle. Not have, you do not own the required blueprint. Aha, czy ja od niego dostaję tę podstawową. Dobra, no dobra, no cóż. Load 6 sekund, kurde. Range 600 metrów, to co kogo to interesuje, jak celność jest 0. No dobra, robimy to.
I właśnie potrzebuję te metale potrzebne, proszę państwa. Patrzcie, jednym pierdolnięciem młotka to, co potrafi ten mężczyzna zrobić jeden z drugim, to jest po prostu coś niesamowitego. Czekaj. Ja mam już tych kanonów. Bo już zgłupiałem. Bo ja je mogę do nieskończoności zrobić, ale widzę. Chciałem wiedzieć, ile ich mam już. Morterów nie możemy. No to możemy, co robić? To jest amunicja, ta? Na wszelki wypadek zrobimy sobie kulków parę. Need. You have. A czekaj, ja mam... bra sobie. Zbieramy sobie statków. Jak to mówił jeden gość, co go znam. Amunicję to sobie z wrogu pozbieram. Taki gość, co go znałem, kiedyś pubba z nim grałem, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, a czekaj. Czy ja nie muszę przypadkiem tego destroy? No nie, ja to muszę jakoś na statek wsadzić. Teraz jak to się robiło, bo już nie pamiętam. Ja chyba muszę iść w opcję statku. I manage cargo, nie, manage ship tutaj. Ship cosmetics, nie. Armor 0 na 1, świetnie. Weapon 0 na 3. Ciach. A okej, czy jeszcze potrzebujemy jedno działko, tu żeby wsadzić. Bo na razie mamy 2 na 3. Dobra, no to dobrze myślałem. Kurde, się ma ten na karku. Smarku. Ten gość z puba, to byś się nie zorientował, że potrzebuje jeszcze jednego takiego gana. Słaby człowiek. 70 pieniędzy kosztują te to, więc spoko. Wyprostowany jak strzała. Dobra. Ciach, manage ship, proszę państwa, ciach. I wsadzamy sobie to na prawą burtę i jest elegancko. Armora na razie możemy zrobić, kosmetyki, co tu możemy zrobić? Wiele nie mamy, ale prezentujemy opcje, proszę państwa, no bo taka praca. Ciach, 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 ciach. Opcje są różne, poprzeczne i pobliżne. Kto się zainteresuje, sobie gierkę spauzuje. Okej, okay. Tego nie widać praktycznie. Jeżeli bym założył jakiś tam kolor, powiedzmy ten. O, no to nie mogę tego zaprezentować, bo to jest z dupy zrobione. No są te zdobienia na koniec, no ale nieważne. Widzę, że wszyscy te klasyczne tutaj proste używają. Strasznie wyblakłe one są wszystkie, takie mam wrażenie. No nie wiem, może to inaczej wyglądało na kolorze. To wygląda jak ma czapkę z daszkiem, aczkolwiek to nie jest czapka z daszkiem. Możemy to sobie założyć. O, ten jest spoko. Pewnie te będą w sklepach do kupienia. O, ta dmie. No, to jest kobieta, która dmie, no nie ma to tamto. Justice. Za co ona trzyma ten miecz? Coś chyba go źle uchwyciła. Krzywdę sobie zrobi kobieta. No, Black Flag to nie jest. No do tej łódki bym nie proponował tych rzeczy. No to można było... rejestracja, ale to kiedyś można było ten... zmienić... Helmland... Helmland... Lord... Helm... Lord... A, Helmlord, okej. Okay. Vindictive... Co tam jeszcze jest? No rejestracje są tu, co tu są kółka. Dyjka nie biorąc klasyczne.
Dlaczego ja bym chciał mieć tyle ostrzy na swoim statku? Przecież to jest głupota. Jeśli człowiek skaleczy, będzie bez sensu. Tą pierwszą laskę kojarzę, ale tej dwójki to już nie. Etnicznie bardziej, dobra. Jak spierdla. Serio, ubrali tą laskę w brody. No nie chcę przeklinać, ale no samo na siebie po prostu to nachodzi. Ale nie będziemy tacy, nie by... Czekaj, czekaj, to było, to było... To było teraz, okej. Okay. No to mi przypomina trochę... Takiego jednego pana, z tego... Kojarzę z... W puba kiedyś go poznałem. Słaby był. O co chodzi z tymi patykami wszędzie? No to akurat mi się nie podoba, już wolałbym to. No wszędzie patyki, no ja nie rozumiem. Nikt normalnie by tego na statek nie wsadził przecież. Miało być zielone. Gdzie to było zielone? No to było czerwone. To byłoby sensu. To też byłoby sensu, te zakręty. No ten był normalny. To miał być zielony, był taki mało zielony. Ten niebieski jest? Też gówno jest niebieski. Ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, nieważne. No i to tyle można zrobić, proszę państwa. Nie wiem, czy to w innym statku będzie inna... Jakby to nazwać? Aha, nie można. No i wszystko. Dobra, lecimy. My się pobawiliśmy. A nam łódka stygnie. Czekaj, dokąd mam teraz płynąć, gdyż nie pamiętam już. Czekaj, czekaj. Co? Wait, what? Arms and guns. Wait, what? Nic tego nie rozumiem. Ja mam kontrakt, czy... Goods, count crates, truck. Czekaj, czekaj, to dlaczego mi się pokazuje, że mam tutaj to robić? O co kurde chodzi? Gdzie ja się zgubiłem? O co tu kaman? Dlaczego mi się pokazuje, że mam tutaj wrócić? Arms and guns, ja mam tam wrócić? Ja już zgubiłem. Dobra, wiecie co? Zróbmy sobie jakąś misję. Znaczy ten kontrakt, bo już nie chce mi się wracać do łódki z powrotem. Gdzie były te kontrakty, bo już zgubiłem. Gdzie no? Zaraz przywalimy w coś. O, ładnie. O, coś tam jest. Dobra, zobaczymy co tam jest. Zobaczmy co się dzieje, bo nie wiem. Gdzie ja wylądowałem? Cash. No to kaszujemy go. Tak mi się oznaczył w ogóle na easy. Transfer to warehouse. Czekaj, wait, what? Claiming. Czy ja centralnie mogłem stąd do warehouse'u wysłać? Kurwa, co za magia, ty, ale jaja. Bez sensu to było, no ale dobra. Ma pani o czymś porozmawiać ciekawym? Yes. Yes, to wspaniale. A co jest? Ja nie chciałem tego kupować, ja chciałem na to popatrzeć! Co kur...
Cel. Wydałem 8. What the fuck? Shit. No mogłem te gówna kupić. Ja chciałem to popatrzeć, tam można było kliknąć popatrzeć, a teraz kupiłem sobie kurde bransoletki. Za prawie całe siano. Dobra, nie chcę z tą kobietą badać. Idź w cholerę. Zła kobieta. Wzięła mnie pieniądze. Cicho bądź, nie marudź. Fast travel. O, my fast travel mamy. To my lecimy tutaj. Jak to robimy? To tak kosztowało! Ty nie zwróciłem uwagi na koniec, zobaczyłem dopiero 200 kosztowało chyba. Jak w tym. Ile mam siana teraz? Pewnie niewiele, nie? 1, 2, 3. O Boże, ale to spierdzieliłem. Wyprawiam coś się z siana. Ju. Ale się wyruchałem. I co ja mam tu zrobić? O co chodzi z tym gościem? Bo już zgłupiałem. A ja to muszę zrobić, tak? Bo jak nie, to nie. Dobra, wystarczy mi jedno? Czyli muszę zrobić? Require. Aha, muszę zrobić więcej, dobra. Tysiąc. Po co mi tysiąc? A to były skrzynki. O Boże, jak to popier... Powiem tak, jeżeli ktoś to ogląda i się z tego uczy, to niech zrozumie, że tak się nie robi. Inaczej matematyka tutaj działa. Ile mam pieniędzy jeszcze? Coś jeszcze muszę zrobić? Czy już mogę sobie sam pójść? Czy mnie wypierdzielicie z wszystkich materiałów pieniędzy? Dobra, nic. Dobrze. First Blood, o. First Blood to jest ten. To nie był przypadkiem Rambo? First Blood? A później były psy. Ostatnia krew. Ponad... Nie, dobry tysiąc poszedł gdzieś. Cholerę. Prawie całe pieniądze. Ile mam pieniędzy? Pokażcie mi, ile mam pieniędzy. W jaki sposób mam więcej pieniędzy niż miałem? To jest bez sensu. Ale jest jak jest, no. Furniture, okej. Okay. Dobra, książki tu są, indeksy. 2 na 10. To znaczy co, mogę mieć dwie łódki, tak? O to chodzi? Co tu jeszcze jest? Narzędzia. Okej. Okay. Co tu jeszcze można? Okej. Okay. Okej, okay, nie ma do tego imidżu, no ale możecie sobie popatrzeć w ten sposób. Pewnie chodzi o jakąś tam, nie wiem, lepsze pierdyknięcie będą miały. Nie ma co wchodzić w ten fragment, gdyż nie ma do tego żadnych obrazków. No są różne rzeczy, które sobie można pozbierać, poukładać, porobić. Spear hunting, tak. Co i jak, kosmetyka, fireworks. No to świetnie, że można sobie strzelać, proszę bardzo. Czaszkę wystrzelić można sobie i po tym macie. No, będą mi ciekawe rzeczy czuję tutaj. Mam nadzieję, że nie przegną pały, żeby nie było głupoty. Dobra. Mam nadzieję, że ten, kto potrzebował sobie z grę zatrzymał i był w stanie przeczytać, co trzeba przeczytać. Dobra. Equip your loadout. You can manage... Don't forget equip your... Nie zdążyłem wszystkiego przeczytać.
Nie mamy, ale furniture mamy. Ciach. Nie wiem dokładnie co to dawało, ale to się dało. Coś dostaliśmy nowego? W sumie te mamy kolorki za darmo. Bo bez tego będziemy biali. To nie, no to tak bardzo nie po... Nie po piratowemu, żeby mieć na biało. No, no tu jest ten niby pan z daszkiem. Tu nic nie mamy. Dobra, no co, założymy sobie, tak będziemy brązowo pływać. Coś jeszcze, jakieś darmówki były wsadzone tutaj? Nie? Nie. Czyli możemy stąd wyjść, tak? Czyli dobrze, potrzebujesz armora i furniture'a i będziemy dobrze lecieć. No dobra. Provision for combat. I'm sure you have sufficient ammunition. Nie mam. Nie mam, ale na twardo lecimy. Fast travel. Tego nie było wcześniej, proszę państwa. Tego nie było. Rybatka się skończyła, no ale takie życie.